Witam. Dzisiaj kosimy gryczkę. Mamy 21 września. Zobaczcie, jaka ślicznotka. Słoneczko świeci. Pogoda jesienna. No i tak lecimy. Dzisiaj zobaczcie nowe buciki, inny model, bo zimno jest już w pantofelkach. Mówiłem, że będzie nowa seria po Grzegorzu odcinku z koszenia jeszcze kombajnem. Lon w tym roku jest lichy z powodu upałów, bo susza to nie dokuczyła, tylko te upały. Zobaczcie, kosimy na mamutach. Bardzo dobrze się kosi. Ostatnio chłopaki byli na szkoleniu w New Hollandzie, to już kierownik na szkoleniu powiedział, że na takich wygiętych dziobach dobrze się kosi. Oni mówią, chyba pan oglądał Agromazury, tylko się roześmiał. Doszkalają się na YouTube rolnicze. Tylko że nie modernizują wszystkiego. Też jest jedna rzecz ważna podczas pracy, koszenia takich pól, gdzie jest dużo herbapolu, to kombajn musi być ustawiony inaczej. Zając zrobił, albo lis, wykop, prędzej lis. Szału nie ma. Jak to pan Piotr mówi, pole dla widzów, eksperymentalne, nie zawsze się uda. Ale zacząłem mówić o ustawieniach kombajnu, to powiem dla kierownika szkolenia, będziecie musieli trochę w tych książkach pozmieniać. Odnośnie ustawień kombajnu, ponieważ czasy się zmieniają i coraz gorszą. Coraz gorszy herbapol, kombajny będą musiały kosić i tych nowości tam jest dużo, to jest połowa nieprzydatnych.
pozdrawiam, do następnego odcinka.